co chciałbym wam dzisiaj przekazać, to może nie będzie samo Słowo Boże, chociaż może jeden, drugi cytat wam przytoczę, który będzie niesamowicie ważny. Natomiast bardzo was już zapraszam na kolejne tygodnie, bo tam będę się odnosił o wiele bardziej do samych tekstów biblijnych. Każde spotkanie w każdym tygodniu będzie miało nieco inny temat. Ostatnie spotkanie nie będzie miłe. Prawda? Niektórzy już je słyszeli. Tak. I dlatego, ale chodzi o prawdę, moi drodzy, o prawdę. Byśmy nie ulegli bardzo wyraźnym pokusom diabła. To będzie już ostatni, wtedy będzie ostatni poniedziałek lutego. Za tydzień kwestia bardzo wartościowa uniwersalizmu Starego Testamentu, właśnie w księgach prorockich, czyli otwarcia Boga na cały świat. Prześliczne to jest. Kilka wartościowych tekstów. Potem dla nas najważniejsze z racji Nowego Testamentu, czyli kim jest Mesjasz zapowiadany przez proroków. My w nim widzimy Pana Jezusa, a wcale to aż takie jasne w Starym Testamencie nie jest. Dzisiaj natomiast chciałbym was tak trochę wprowadzić, może nie tyle w samych proroków, ile w czas proroków, kim byli, cóż zdziałali, do czego zostali powołani przez Pana Boga, ponieważ gdzieś tam być może odczytacie w jednym czy w drugim również wasze posłanie, bo my też mamy być prorokami ostatecznie. Ale to, co chcę wam powiedzieć, to jest właśnie to, co Stary Testament nam tak ładnie zawiera. Zostali oni wpierw wybrani i powołani przez Boga, będąc już członkami wspólnoty wierzących. Nie ma tam przypadku żadnego. Oni należą do tej wspólnoty, a więc wyznają już określony system wiary. Bóg ich odnajduje w sposób zupełnie arbitralny, oczywiście nieomylny, bo Bóg nie strzela w próżnię. Wie, kto mu będzie posłuszny. I zobaczcie, że nieraz trafi w tak niespodziewanie, że ci, których powołuje, są wręcz zszokowani tym. Dwa takie przypadki mamy, to jest Jeremiasz i Jonasz. Przeczytacie ich sceny powołania, wcale nie mieli ochoty zostać prorokami. Nie. Ponieważ czuli, że to będzie ogromny, ogromny obowiązek. I to jest to, z czym myślę, Bóg zwraca się zawsze do każdego z nas. Jeżeli chciałbyś i wyrażasz pewną gotowość, to musisz się liczyć z tym, że obłożę cię pewnym obowiązkiem. Bo być prorokiem tylko dla własnej przyjemności to być żadnym prorokiem. Natomiast prorok to jest ten, który zostaje powołany dla wspólnoty. I to jest, myślę, dla nas niesamowicie ważne. Zawsze, gdybyście mieli ochotę prosić o cokolwiek dla siebie, to tak a propos, jeżeli chodzi o charyzmaty, miejcie świadomość, że Bóg wam nie da tego, jeżeli nie będziecie gotowi się tym dzielić. Dla dobra wspólnoty. Zresztą myślę, że już wielokrotnie o tym słyszeliście, ale akurat Pismo Święte bardzo nam to przypomina, ponieważ funkcja proroków jest zawsze skierowana dla dobra wspólnoty, do której zostają skierowani. Ci dwaj akurat nie chcieli, to taki przypadek, ponieważ to nie jest misja łatwa. Jeremiasz naprawdę był, no, przeczytacie księgę jego, będziecie chcieli kiedyś, no nie było bardziej dotkniętego cierpieniem człowieka wybranego przez Boga niż właśnie ten. Z kolei Jonasz to tak lubił sobie troszkę. Po co ja, Panie, daj mi święty spokój. Ja jestem kupcem, ja lubię sobie pochodzić tu i tam. A Pan mówi, o nie, mój drogi, pójdziesz tam, gdzie ja Ciebie poślę. I to jest bardzo wartościowy drugi świetny, znaczy taki ważny element, to znaczy posłuszeństwo. Nie zawsze pójdziesz tam, gdzie Tobie się będzie podobało. Jeżeli więc chcecie o coś prosić, ważcie, moi drodzy, na swoje słowa. Czy jesteście gotowi spełnić resztę woli Pana? A nie tylko prosić dlatego, żebym ja się dobrze czuł. Oto nie tak. To ja jestem tu bardzo złośliwy, bo jestem księdzem. Nie mam tyle wiary, co wy. I dlatego lubię sobie powiedzieć to, że jeżeli cokolwiek mam przyjąć od Pana Boga, to muszę być świadomy, że jest to zawsze wartościowe dla dobra całej wspólnoty. To znaczy dla dobra tych wokół, czy przy których Bóg mnie postawi. Z kolei Izajasz przykładowo, to jest ten, który natychmiast powiedział, oto ja, poślij mnie zupełnie, a więc jest gotów, ponieważ ma w sobie odwagę. Tamci nie mieli, zwłaszcza Jeremiasz. Ta odwaga jest nam potrzebna, odwagę daje Bóg i jeżeli
chcecie być Jego przyjaciółmi, musicie się też modlić o odwagę, o takie męstwo, bo nie wiecie, przed czym staniecie, przed czym was Bóg postawi. I to jest, myślę, coś, w czym prorocy mogą być doskonałymi naszymi takimi wzorcami postępowania, bo wiele rzeczywiście muszą tej ofiary przez tę wolę Bożą ponieść. Przemawiają w Jego imieniu. W jaki sposób to czynili, moi drodzy, nie wiem. Póki nie jestem sam prorokiem. Mam nadzieję, że nim długo jeszcze nie będę. Otóż prawdopodobnie możemy tak przypuszczać, że Bóg daje im to, co każdy z was odczuwa jako pewne natchnienie. W pewnym momencie, bez przyczyny, pojawia wam się jakaś myśl w głowie. Zrób to, zrób tamto, idź tam, pomóż komuś. Jeżeli jest to dobre, to ta myśl pochodzi niewątpliwie od samego Boga, czy od Ducha Świętego, jakkolwiek chcecie. To jest to natchnienie. Z tym, że prorocy mieli to o wiele potężniejsze. To było tak potężne, że oni nieomylnie czynili to, do czego Bóg ich zachęcał, ponieważ zadanie, które mieli do wykonania, było tak mocne, tak ważne, tak wielkie, że tam nie mogło być kwestii pomyłki, zwłaszcza wtedy, gdy przemawiali, bo to jest ich główna funkcja, przemawiali w imieniu Boga. Dlatego to tak nie może być: Panie, czy to jest tak, czy to jest tak. Nie, Bóg im dał tak silne natchnienie, że oni wiedzieli, co w danym momencie mają powiedzieć. A za każdym razem w Piśmie Świętym wyczytacie to, kiedy niemal każda z ich mów rozpoczyna się słowami: to mówi Pan, albo takie jest słowo Pana, albo słuchajcie słowa Pana. Oni byli pewni, że wypowiadają to jako Jego przedstawiciele. Dlatego to tchnienie Boga było o wiele potężniejsze niż my dzisiaj, aczkolwiek człowiek też może to odczuwać, może. Jeżeli Bóg postanowi komuś z was to dać, to będzie to cudowne wyróżnienie, bardzo kosztowne. Także jak chcecie, to się spieszcie, ale jak nie, to lepiej powiedzcie: Panie Boże, tak jeszcze 3 rzędy przede mną sobie wybierz kogoś, a mnie potem gdzieś dopiero na końcu. To tak trochę złośliwie mówię, ale moi drodzy, odwagi będzie trzeba za każdym razem. Po kolejne powiemy, ich wielka rola: zastąpić królów w prowadzeniu ludu ku Bogu. Dlaczego w ogóle? Pierwszymi, którzy byli odpowiedzialni przed Bogiem za cały lud, to byli władcy. Tak, nie prorocy, to byli władcy. Prorocy pojawili się na skutek tego, że władcy zawalili zupełnie swoje zadanie. W historii Izraela to oni byli największymi sprawcami nieszczęść tego ludu, ponieważ oni, generalnie powiemy, odwiedli lud od wiary w Pana Boga. Bo byli pierwszymi, którzy zafundowali ludowi po prostu bałwochwalstwo. Dlatego, ponieważ królowie się sprzeniewierzyli Bogu, Bóg musiał wybrać kogoś, kto będzie stale stał na straży wartości wiary tego ludu, by ten lud tej wiary nie zagubił. Też im się to nie udało, ostatecznie im się nie udało, ale swoje zadanie spełnili, bo takie coś do spełnienia otrzymali. Działać w imieniu Boga. Kiedy przeczytacie 8 rozdział Księgi Samuela, zobaczycie bardzo znamienną ocenę autora natchnionego Urzędu Królewskiego. Jest ona permanentnie negatywna. Nie macie ani jednego zdania pozytywnego o królu. I możemy zapytać, dlaczego? A no właśnie dlatego. Ten tekst powstał troszkę później, kilka wieków już po funkcjonowaniu Urzędu Królewskiego w Izraelu. I autor biblijny widział, jak za sprawą królów cały lud odchodzi od Boga. Jego ocena musiała być negatywna. Będzie to król, Bóg na to pozwoli ostatecznie, ale wyraźnie powie, że lud, który chce króla ziemskiego, detronizuje de facto Boga jako króla nad nimi. I to jest ocena bardzo, bardzo taka wyrazista, bardzo negatywna. I te słowa wypowiedział Bóg do pierwszego z proroków, którzy byli szli przez powołanie, czyli właśnie do Samuela. Samuel to ludziom powiedział: robicie potworny błąd, wybierając sobie króla ziemskiego. Nie, my chcemy być tak jak inne narody. Dobrze, skoro chcecie być jak inne narody, będziecie to mieli, ponieważ ostatecznie Bóg nie będzie działał na siłę. Jan Paweł kiedyś kapitalnie powiedział, że Bóg nie zmusza nikogo nawet do dobra.
wszystkim daje wolną wolę. Skoro chcecie być tacy, będziecie cierpieli to, na co sobie sami zasłużycie. I tak też się niestety stało. Pierwszym królem został Saul, który był do momentu, był bardzo dobrze, zresztą całe swoje życie był świetnym władcą, ale nie sprawdził się w domenie religijnej. Tam padło jedno zdanie, które będzie wam bardzo potrzebne za 4 tygodnie. To zdanie, które wam zaraz odczytam, przypomnijcie sobie, chociaż ja już go nie przytoczę, ale będzie dotyczyło dokładnie tego samego, do czego w całości nawoływali prorocy. Wiem, że czas ucieka, dlatego wam to tylko wspomnę, nie będę rozwijał, bo za 4 tygodnie będziecie mieli całość spotkania o tym i żebyście sobie uświadomili, jakie niebezpieczeństwo nam wszystkim zagraża. Nie tym, którzy są daleko od Kościoła, tylko tym, którzy chodzą do Kościoła, bo to jest potężne. W 15 rozdziale wersety pierwszej Księgi Samuela, werset 22, 23. Czy milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, a uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Chodziło o to, że Saul, będąc przed bitwą, złożył ofiarę, właściwie przestąpił zakaz, w którym Bóg nakazał taki brutalny, stary zakaz, który się nazywa herem. Trzeba było zniszczyć wszystko, co należy do przeciwnika. I Saul oczywiście połakomił się razem z ludem na bydło po swoich wrogach. Wrogów zabił i wypełnił tę klątwę wojny świętej, ale bydło sobie zostawił. I jeszcze próbował oszukać Saula, powiedział, nie, to jest wszystko na ofiarę dla Pana. I wtedy Samuel właśnie mu powiedział to. Czy twoja ofiara będzie się Bogu podobać, skoro przekroczyłeś Jego przykazanie? I wyraźnie tu mamy to. Pamiętajcie o tym jednym, co już starożytny tekst to mówi. O wiele ważniejsze jest dla Boga bycie posłusznym Jemu głosowi, Jego głosowi, niż stos ofiar, które możemy złożyć. Jeżeli ktoś nie zamierza poprawić swojego życia, to 100 pielgrzymek do Częstochowy zda się psu na budę. Tak. I dlatego to warto uważać, żebyśmy nigdy tej kolejności woli Boga wobec nas nie przemienili. Kult nie ma znaczenia, jeżeli nie ma postępowania zgodnego z wolą Bożą. Ale idźmy dalej, moi drodzy. Największą szkodę wśród królów uczynił pierwszy król Izraela, czyli północnego Królestwa Izraelskiego, bo było jeszcze południowe, zwane Judą. To wam tak od razu mówię, bo czasami wpadniecie od pierwszej Księgi Królewskiej rozdziału 12, będziecie mieli nazwę Izrael i Juda. Dwa królestwa, które się rozdzieliły na skutek błędu Salomona, paskudnego błędu Salomona. Oczywiście na stare lata prawdopodobnie zachorował chyba na Alzheimera i zaczął czcić obce bożki. I Bóg mu powiedział, przez ciebie rozwalę to królestwo. I będzie północ, i będzie południe. I pierwszy król północnego Izraela, Jeroboam I, w 12 rozdziale przeczytacie, strasznego grzechu się dopuścił, ponieważ wprowadził oficjalnie bałwochwalstwo do Izraela. I w tym momencie właśnie królowie, wszyscy królowie Izraela zostali przekreśleni, w sensie przekreśleni. Nie znajdziecie żadnej pozytywnej noty o królu Izraela. W królestwie Judy, gdzie była tylko linia Dawida, paru zaledwie królów otrzymało mniej więcej 3 z plusem. No może Jozjasz 4 z plusem, Dawid jedyny 5 mógł dostać. Pozostali nie. A więc musieli przyjść prorocy, bo królowie rzeczywiście zawalili wszystko. Ich najważniejsze zadanie to było utrzymanie ludu w tej wierze. My to nazywamy dzisiaj wiarą monoteistyczną, czyli wiarą w jednego Boga. Wyobrażacie sobie, co to znaczy dla Boga ten ogromny wysiłek proroków, by utrzymać wiarę ludu pośród morza pogaństwa, które go otacza i permanentnie każdego dnia go atakuje. Wiary, która jest trudniejsza od wiary pogańskiej. Dlaczego? Bo oni mieli bożki widzialne, oni mieli statuły, oni mieli swoje rytuały, do których byli przyzwyczajeni. Ten lud tego Boga nie tylko nie widzi,
On ma jeszcze zakaz czynienia wszelkich rzeźb. A więc czyja wiara była łatwiejsza? Ewidentnie łatwiejsza była wiara pogańska. Ten naród musiał staczać ogromną walkę z samym sobą, żeby tę wiarę utrzymać. I tutaj to zadanie proroków jest absolutnie wyjątkowe, by tęże wiarę, trudną, bardzo trudną wiarę w tym ludzie zachować, by ten lud rzeczywiście nie odszedł od prawdziwego Boga i nie został ludem bałwochwalczym. Najważniejszy w tym wczesnym okresie jest niewątpliwie Eliasz. Przeczytacie sobie 19 rozdział Księgi Pierwszej Królewskiej, to pamiętacie, on jeden przeciwko 460 prorokom Baala, bożka pogańskiego, i jeszcze 400 prorokom Aszery, czy Asztarte. Ich było tyle i pamiętacie te dwie ofiary. Który Bóg jest prawdziwy? Ten, który spuści ogień z nieba i pochłonie ofiarę mu przygotowaną. Tamci się kaleczyli, tańczyli i tak dalej. Nic nie było. Tego ofiara była. I mimo wszystko lud, który widział to, który Bóg jest prawdziwy, nie nawrócił się. Także zadanie proroków było naprawdę ogromnie i ważne, i tyle ważne powiem, co i ciężkie. Po Eliaszu mamy jeszcze sporo proroków. Każdy w swoim zakresie bronił tej wiary w jednego Boga. No mając, mówię, wszystko i wszystkich przeciw sobie. Natomiast, co było również ważne u nich, to bardzo szli mimo wszystko z pomocą królom, którzy pytali ich często o zdanie, bo wiedzieli, że to są mężowie Boży. I dlatego też często oni im doradzali. Doradzali w taki sposób, żeby pytać Boga o zdanie w danej sprawie, w której król chciał prosić. To we wczesnym okresie, w późniejszym już królowie z nich zupełnie zrezygnowali. Mamy takich kilka przykładów. Oba przykłady, które wam tu chciałem przywołać króciuteńko, są negatywne. Bóg się z tym nie zgadzał. Oni i tak to zrobili po swojemu, dlatego potem zapłacili. Pierwszy to był prorok Micheasz, który odradzał królowi Achabowi pójście na wojnę. Król oczywiście go nie posłuchał, zginął, zapłacił za własną głupotę. Prorok mu radził, mówi, Pan ci to mówi nie. Pokazał mu wizję, ujrzałem Izraela rozproszonego, jak owce bez pasterza. Wracajcie wszyscy do domu, a pojechali. Dosyć tego. No więc powiedzieli, skoro nie słuchasz, zapłacisz krwią za swoją głupotę. Drugi prorok Izajasz, 30 rozdział Księgi Izajasza, kiedy królowie judzcy z kolei udają się do Egiptu z prośbą o wsparcie militarne przeciwko wrogom. I Bóg mówi, robicie to bez mojej zgody, robicie to bez mojego błogosławieństwa i dlatego nic nie będziecie z tego mieli, co sobie zamyśliliście. I dlatego teksty są kapitalne, tutaj one są niby polityczne, ale moi drodzy, ukazują to, co spotyka się z przekleństwem, ale z odwrotną decyzją Boga, nigdy nie dojdzie do skutku. Nigdy. Ponieważ Pan Bóg ma swój plan i to On ma prawo kierować swoim ludem. On ten lud powołał do życia. Dlatego On ma jedyne prawo do tego, aby tym życiem tego ludu kierować. Królowie chcieli oczywiście zupełnie co innego, dlatego ewidentnie zapłacili. Moi drodzy, w epoce monarchii, czyli mniej więcej od Saula, to jest, ja wiem, końcówka XI wieku, aż do początku wieku VI, czyli dobre 500 lat, może prawie 500 lat, prorocy posługują się jedną głównie formą mowy. To jest wyrocznia i to jest wyrocznia sądu, czyli wyrocznia bardzo negatywna. Wyrocznia, która zapowiada interwencję Boga przeciwko temu ludowi w całości. Wpierw przeciwko królom, potem przeciwko temu. Sobie wyobrażacie, ile to ich kosztowało? Wystąpić samemu przeciwko całemu zgromadzeniu i powiedzieć, Pan się z wami nie zgadza. Kto ma taką odwagę? Właśnie dlatego to są wyjątkowi ludzie, naprawdę. Ja to im tylko mogę współczuć, podziwiać, ale kiedy czytam o nich właśnie to, no stańcie gdzieś na rynku w jakimś Łodzi, na placu i zacznijcie głosić jakiekolwiek słowo. Nie wiem, czy byśmy mieli tyle odwagi. I dlatego też to jest to, co jest tak niesamowicie właśnie wartościowe, gdy przepowiadać muszą klęski, stale powtarzające się klęski, bo im więcej mówią,
tym bardziej ten lud jest uparty i odchodzi od wierności temuż Bogu. I dlatego ten Bóg, pozostając wierny temu, co mówili prorocy, będzie niestety musiał ten lud karać. Dlatego mówimy tak, no do epoki niewoli, czyli do roku dokładnie 587. To wam muszę zaznaczyć, bo to jest najbardziej tragiczny rok historii całego Izraela. Po roku 587 przed Chrystusem, wyobrażacie sobie, ile upłynęło lat, zanim powstał niepodległy Izrael? Dopiero w roku 1948. W tym czasie, czyli 2500 lat, nie mieli swojego państwa. Zostali wypędzeni z ziemi, bo Bóg im to zapowiedział, właśnie dlatego, że nie posłuchali tego Boga. Tragiczny tutaj los był Jeremiasza, bo właśnie Jeremiasz musiał im to zwiastować. Wyrzuci was Pan. Dlaczego? 7 rozdział księgi, bardzo wam polecam Jeremiasza, który ukazuje ich łudzenie się. Jakie? Mówicie, że świątynia jest w Jerozolimie. Tak, świątynia, bo skoro jest świątynia, no to jest Bóg. A skoro jest Bóg, to wszystko w porządku. Jeremiasz mówi... I tak dalej. Bardzo przepraszam za to, ja tak się trochę zawsze podniecam, ale czemu? Bo to jest tak niesamowicie ważne. On im mówi, nie róbcie mi tej głupoty, że skoro świątynia stoi pośród was, to wy sobie możecie grzeszyć bez przerwy, bo Bóg jest w tej świątyni. Nie. Jest powiedziane, zmieńcie wasze postępowanie, bo tylko wtedy Pan pozostanie wśród was, jeżeli wasze postępowanie będzie odpowiadać Jego woli. A wy myślicie, że skoro zbudowaliście sobie piękną świątynię, to Pan będzie ślepy na to, co wy robicie. To była esencja działania Jeremiasza. Dlatego nie dziwcie się, jak ten biedak musiał cierpieć. Ileś dni przesiedział zupełnie w błocie, w studni wrzucili go i po samą szyję przesiedział w błocie. No, nie podobało im się to. Ale tę prawdę im powiedział. Natomiast czemu wam o tym mówię? Nastąpił okres niewoli po roku 587 i wtedy Bóg musiał absolutnie zadziałać w innym już kierunku. Ten lud zaczął tracić wiarę, bo w tym czasie upadły najbardziej fundamentalne trzy artykuły wiary Izraela, tak bym powiedział. Po pierwsze, to właśnie była świątynia, która została zniszczona zupełnie, czyli co? Skoro nie ma świątyni, to znaczy, że Bóg opuścił swój lud. Ten lud się poczuł nagle osamotniony. Potem została sprzątnięta dynastia Dawidowa, dynastia, która według obietnicy mesjańskiej, danej jeszcze Dawidowi, miała trwać na tronie. Została wyrzucona z tego tronu. A więc Bóg, zdaje się, nie dotrzymał swojego słowa. To był drugi, bardzo potężny, bo takie drugie uderzenie w tę historyczną wiarę Izraela. I wreszcie trzeci filar. To była nasza ziemia. Ziemia, która została dana jeszcze Abrahamowi. I powiedział mu Bóg, na tej ziemi po wiek wieków będziecie mieszkać. A teraz zostali wszyscy wyrzuceni z tej ziemi i poszli do niewoli, do Babilonu. A więc wydawało się, że Bóg zakwestionował wszystko, czym ten lud żył do tej pory. I w tym momencie pojawia się Ezechiel. Fenomenalny prorok, którego zadania, znaczy, czy może roli powiem, nie sposób przecenić. On uratował wiarę Izraela. O, ponieważ napisał jedną niesamowitą sprawę. Bóg dopuścił do zniszczenia świątyni. On już prorokował na wygnaniu. Był, tam rozpoczął, kiedy był w Babilonie i w tym momencie mówi, Pan zdecydował, że wasza świątynia padnie. Dlaczego? Bo wy żeście nawet kulty bałwochwalcze w jego domu uprawiali. I dlatego Pan powiedział, nie będę mieszkał z tymi, którzy, czy wśród tych, którzy dopuszczają się nawet bałwochwalstwa w moim własnym domu. I to jest ta piękna wizja owego wozu ognistego, który odchodzi ze świątyni przez bramę wschodnią i udaje się na wschód. Ten Bóg, który został tak obrażony, opuszcza swoją świątynię, ale gdzie się udał? Na wschód. Czyli udał się wcześniej tam, gdzie później wypędzony lud znalazł swoje drugie miejsce. A więc widać, że ten Bóg, nawet obrażany przez ten lud, przygotowuje mu nowe miejsce i zasługa Ezechiela polega na tym, że on przekonał lud o czym? Że Bóg nie jest tam, gdzie jest jego dom, tylko jest tam, gdzie jest jego lud. I to
to jest cudowne właśnie. Ezechiel uratował wiarę tego ludu. Dlatego potem 40 lat później mogli wrócić z powrotem jeszcze jako wierzący. Wtedy się odnowili naprawdę w wierze. Przyszli później kolejni prorocy, którzy dali im rzeczywiście taki potężny impuls wiary. Maleńki Aggeusz, który bardzo zachęcał ich do odbudowy świątyni, kiedy ten dom stanął, to znowuż mogli Boga wychwalać. Dlatego, moi drodzy, to, co uczynili prorocy, to jest rzeczywiście coś tak niesamowicie wielkiego. Potem już po niewoli dali jeszcze impuls cudowny rozwoju całej wiary Izraela, bo ostatecznie te trzy filary, one się zachowały, tylko wcale nie tak, jak myślał lud. Już nie będziemy mieli czasu, bym ja wam może to wyjaśnił. Kiedyś może będzie taka możliwość, ale Bóg nigdy nie cofa raz danych obietnic. Nawet gdyby po ludzku wydawało się, że wszystko runęło, Bóg zawsze znajdzie drogę do odbudowania tego. Właśnie pierwsze to było to, że już świątynia przestaje być powoli potrzebna. Dlatego w czasach Jezusa macie rozmowę z moją przyjaciółką, powiem, czyli tą, która miała pięciu mężów, a tym, z którym siedziała, to nawet nie był jej mąż. Czyli Samarytanka powiedziała, zapewniam cię, ani nie tu, ani w Jerozolimie już nie będziecie czcili Ojca, bo Ojciec chce mieć czcicieli w duchu i w prawdzie. A więc nie jest ważne miejsce, ważne jest serce, byście oddawali szczerze. To jest to właśnie, co rozpoczął Ezechiel. Jezus dopisał kropkę nad i. Czyli ten atut się zachował. Bóg jest tam, gdzie jest Jego lud szczery. Dynastia pięknie nie zniknęła. Nie. Zobaczcie, Mateusz, pierwszy rozdział. Macie potomków Jezusa. Przodków Jezusa. Przodków Jezusa, którzy są od Abrahama aż do Niego samego, czyli dynastia przetrwała, choć nikt z Żydów nie wiedział już po niewoli w jaki sposób, ale przetrwała, zapiski jednak były. I trzecie, wrócili do swej ziemi, czyli wszystkie trzy filary wiary Izraela ostatecznie dzięki prorokom się zachowały. I to jest, myślę, moi drodzy, coś, za co powinniśmy być im wdzięczni, bo oni ostatecznie przygotowali przyjście Pana Jezusa na ziemię. I Jezus najwięcej, zresztą czytajcie Nowy Testament, to zobaczycie, że najwięcej tekstów Starego Testamentu zawartych w Nowym to jest właśnie z ksiąg prorockich. Bo nikt tak bardzo jak oni z kolei nie wskazał na nadejście tego, którego my dzisiaj czcimy, którego wy przed momentem wielbiliście i który sam dołożył ten fundamentalny, nowy element wiary, nieznany w Starym Testamencie, to znaczy jeden Bóg, ale w trzech osobach. Jezus mógł to powiedzieć, bo prorocy obronili wiarę swojego ludu i ten lud w dużej, potem, no względnie dużej, w pewnej małej części, małej jak małej, zależy, liczba nie ma znaczenia, chodziło o gorącość ducha. Stał się potem ludem chrześcijańskim. Pierwszy lud chrześcijański to są Żydzi. To są właśnie oni. I dlatego dzięki prorokom oni mogli zauważyć, jak ta wiara w nich dorasta. I dzięki temu oni sami mogli przejść ten stopień o wiele wyższy, żeby przyjąć wiarę, którą ostatecznie przyniósł ten, którego prorocy zapowiadali. Czyli Mesjasz, ogłoszony przez proroków w Starym Testamencie, dla nas ewidentnie Jezus Chrystus. Moi drodzy, musimy już zakończyć to pierwsze spotkanie nasze. Ja wam bardzo dziękuję za tę waszą uwagę. Mam nadzieję, że tych kilka dosłownie rzuconych, maleńkich wiadomości pomoże wam jakoś tak docenić ich rolę, a wczytując się w ich księgi, zobaczyć, z jaką żarliwością i gorliwością bronili prawdy o Bogu. I tej właśnie samej gorliwości wszystkim wam, jak też mi sobie życzę. Bóg zachowuje za uwagę.